I jeszcze zobaczymy, co w tej sytuacji, tak? Obojętnie, czy będzie to, kochani, co w tej sytuacji, obojętnie, czy będzie to praca, czy będzie to związek, czy będzie to zdrówko, to już Państwo pod siebie podłóżcie, a ja Wam to przeczytam, zaraz zrobimy, tylko muszę trochę, rozsypały się karty, ale z powodzeniem, no dobra, mam nadzieję, że z powodzeniem, zaraz przetachulujemy karciole, już karcioszki, chodźcie, tak mocno troszkę przetachulujemy, obijemy energetycznie i ruszamy. Czego psie tam na te moje koty szczekasz? Ale dobrze, bo w nocy też szczeka. Ja mam dwa psy i nawet nie zaszczekają w nocy, a tutaj sąsiadów pies pracuje, powinnam sąsiadów psa karmić. Może ktoś chce kotka, słuchajcie, jak ktoś jest z Mazowieckiego, dowiozę, mam dwie kociczki, ktoś mi podrzucił do domciu i dwóch kociambrów, no daje im jeść, ale kurde, no szkoda mi ich, ale jeżeli ktoś chce zaadoptować, to ja bardzo chętnie, nawet podwiozę. Dobra, i lecimy. Boże, i lecimy, ale, aha, i co teraz, co dalej, dobra. I co teraz, co dalej, jak postąpić? Tak, lecimy. 1, 2, 3. I co w tej sytuacji zrobić? 1, 2, 3. Jedyneczka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawet mi się wzięła 8. Dobra. Jedynko, znajdzie się dla Ciebie, nie bój się, znajdzie się, troszeczkę przyjdzie Ci się pookopywać w życiu, jeszcze chwilę, tak do 7, myślę, że do 7 tygodni lub do 7 miesięcy, ale wydaje mi się, że 7 tygodni przyjdzie się pookopywać, trzeba będzie coś przetransformować, coś będzie, troszkę może, jak to się mówi, pokuć, tak, tu i ówdzie może to pokuć, ale później pokazuje się transformacja, później jest dobry gest, później jeżeli chodzi o pracę, to się znajduje, koniec lub o sprawę zawodową, najbardziej mi się pokazują tutaj sprawy zawodowo-bytowe, słuchajcie, które, że wyjdziecie, może być tak, że dojdziecie do jakiegoś minimum, jak to się mówi, oszczędności, ale później pieniążki przychodzą, jest podpisana praca i jest stabilizacja, czyli nie bójcie się, jeżeli chodzi o zdrówko, no to trzeba będzie jeszcze się troszeczkę pobronić, trzeba będzie zainwestować w zdrowie, ale wydaje mi się, że bardziej prywatnie niż tutaj państwowo, bo nie pokazuje mi się nikt państwowy. Jeżeli chodzi o pieniądze, na które czekacie, to przyjdą. Jeżeli chodzi o miłość, to ktoś musi, ktoś, kto was opuścił, tak mi się wydaje, ktoś, kto was opuścił, kto się przed wami bronił, tak naprawdę musicie zaczekać, bo on w jakiś sposób, on czy ona zubożeje i przychodzi do was z równymi, z pięknymi emocjami w równowadze i z tym kielichem do was przychodzi, moi drodzy. Także taka jest droga dla jedyneczek na chwilę obecną. Nie jest zła, bym powiedziała, nie jest zła, bo to jest jakaś transformacja, coś się będzie musiało, ogólnie będzie się transformowało. Nie będzie to łatwe, ale do 7 tygodni powinno się ładnie wszystko przetransformować. Powiem tak, u mnie czasowo jest to kijowo, bo czasami jest tak, że stawiam na dłużej, klientki, klienci krzyczą, że zadziewa się szybko, więc powiem szczerze, że tak z tą czasowością różnie. Dwójeczka. Co dla dwójeczki? 7. Dwójeczko. Tak, dostaniesz rozwód, tak, będzie rozwód, tak, będzie rozejście, tak, uda Ci się coś, tylko że czegoś nie zauważasz. Powiem tak, nie widzę tu pieniążka, nie widzę tutaj jakiejś satysfakcji dla Ciebie, jako dla Ciebie jest powrót do poprzednich energii, ale jest kłucie swojego losu, czyli wygląda gdzieś tam ten pieniążek. Jeżeli chodzi o rozwody, o rozejście, rozstania, no to dwójka sobie poradzi, ale czegoś nie zauważasz. Walczyłaś tak zaciekle. Tutaj jest być może z trygonem, być może, nie sugeruję, ale z trygonem wodnym, z trygonem powietrza i z trygonem najbardziej ognia. To są te trzy trygony, gdzie bym powiedziała, że czegoś żeście nie zauważały lub z tymi trygonami tak zacięcie walczyliście, że po prostu coś musiało runąć, coś się zwaliło, skaciurało. Nie ma tego. I powiem tak, jest tutaj ewidentnie jakieś rozejście, tu są jakieś rozwody. Powiem tak,
Tak miało być, tak miało być. Nie patrzcie na to, jeżeli patrzycie, jeżeli jest ktoś, kto stracił pracę, no to pracę otrzyma, trzeba chwilkę poczekać, ale podjąć decyzję. Decyzję, która jest troszeczkę tak jakby dla dwójeczek uwłaczająca, bo to jest tak jakby zejście o poziom niżej, jeżeli chodzi o pracę, ale przyjmijcie ją, bo później jest awans, jest awansowanie, jest z powrotem pójście w górę, więc ja bym przyjęła tą pracę, mimo że ona jest poniżej waszych kompetencji. Jeżeli chodzi o miłość, no to niestety jest na razie wszystko w rozsypce. Trzeba dać temu odpocząć. Czas pokazuje się, czas, który leczy rany, czas, który będzie najlepszym doradcą, to będzie najlepszy tak naprawdę dla was lekarz duszy. Jeżeli chodzi o pieniążki, to będziecie zarabiać, ale poczekajcie jeszcze chwilę. Mało tego, jeżeli praca, to z przeszłości, czyli tak to widzę dla was dwójeczki kochane. Jeżeli chodzi o zdrówko, to czeka was jakiś zabieg. Jest zabieg nieunikniony, ale z tego tytułu nic się nie dzieje, bo wracacie do poprzednich energii, czyli nic złego się, kochani, nie zadziewa. Trójeczka, co dla trójki? Czysta droga. Pięknie. Aż i zwycięstwo. Ach, kurde, pierwszym razem się tutaj pokazała szóstka buła w tym tygodniu. Znaczy w tych wszystkich rozkładach dzisiejszych. Słuchajcie, moi drodzy, trójka ma po prostu bajkę. Trójka musi tylko uważać, że wychodząc w czystą drogę z miłością w szczególności, z nową energią, z nową współpracą, z nową spółką, musicie uważać, przyglądać się drugiej osobie, bo druga osoba do końca nie jest pewna, czy uczucia, czy pracy z wami, czy waszej wiarygodności, czy waszej rzetelności. To już państwo pod siebie podłóżcie tutaj, bo to do każdej dziedziny życia to można, ale stajecie na czystej drodze, coś tworzycie, czekacie na spełnienie marzeń. Owszem, ale będziecie musiały ciężko na to zapracować, ponieważ trzeba żonglować tymi pieniążkami niesamowicie mocno, ale jednocześnie coś trzeba będzie przetransformować, tak? To tak jakby przetransformować zupełnie na inną ścieżkę, wejść tak jakby zupełnie w inny układ tworzenia czegoś. Jest tutaj koło fortuny, jest tutaj słoneczko, jest zwycięstwo, czyli powiem tak, to co, o czym myślisz, trójeczko, to co chcesz, to co zrobiłaś, a boisz się tego, no to masz tu trzy ostatnie karty, że poradzisz sobie, tak, że tutaj jest, że poradzisz sobie, bo wchodzisz na koło fortuny, masz słoneczko i masz szóstkę, czyli coś wygrałaś, coś wygrasz, coś dla siebie z tego, co się zadziało, ugrasz, tak, ugrasz, bo to jest tak jakby trójka wchodzi na czystą drogę, czysta droga, ale jest to bardzo pozytywna wróżba dla ciebie na ten czas, kochani, także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania, buziaczki, hejta.